Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na obgadanki. Dzisiaj pogadamy sobie o kilku, niewielu książkach, które niedawno przeczytałam. Ale co to będą za książki? Wow! Naprawdę nie wiem, od czego mam zacząć. Nie wiem, jak mam Was zachęcić do tego, aby przeczytać najnowszą powieść Amora Towlesa pod tytułem Lincoln Highway. Jest to książka autora, jeżeli jeszcze nie skojarzyliście, autora, który napisał Dżentelmena w Moskwie. Jedną z książek mojego życia. Taką książkę, którą zawsze polecam, kiedy ktoś mnie pyta, co powinnam lub co powinienem przeczytać. Poleć mi jakąś książkę. I to jest zawsze pierwsza rzecz, która mi się zapala w głowie. Czytaj Dżentelmena w Moskwie. Na pewno się zakochasz. I tutaj mamy kolejną kandydatkę na taką cudną książkę, która prawdopodobnie spodoba się większości z Was, która porwie Was za serce, która sprawi, że nie będziecie mogli się oderwać do ostatniej strony, a zobaczcie, jest co czytać. Tutaj mamy ponad 500 stron, takim dość drobnym druczkiem. Co mnie jeszcze niesamowicie cieszy i muszę się tym koniecznie pochwalić, to to, że mogłam napisać polecankę do tej książki. Znajduje się ona tutaj jako druga, tuż pod polecanką N. Paczet i napisałam tak. Czytelniku, za chwilę wyruszysz w niezapomnianą podróż. Za towarzystwo będziesz miał czterech chłopaków, których wzywa świat i wabi przygoda. Zaręczam, że nie będziesz chciał wysiąść w trakcie i z zapartym tchem dojedziesz wraz z nimi do emocjonującego finału. Tak polecam tę książkę tutaj na okładce. Zastanawiam się natomiast, jak mam polecić tę książkę Wam tutaj w obgadankach. Otóż, jak już było wspomniane, rzecz dotyczy czterech chłopaków. To są chłopcy trzej w wieku około 18-20 lat i jeden o kilka lat od nich młodszy. Rzecz dzieje się w latach 50., w połowie lat 50. w Stanach Zjednoczonych, a Lincoln Highway to jest pierwsza autostrada łącząca oba wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Ona zaczyna się w Nowym Jorku, kończy się w San Francisco. I jak zapewne się domyślacie, mamy tutaj powieść drogi. Co to za chłopcy? Ci trzej starsi to młodzieńcy, którzy poznali się w domu poprawczym. Wszyscy tam trafili z jakichś powodów. Emmet, który jest bratem Billy'ego, tego najmłodszego chłopca, trafił tam ze względu na bardzo przykry zbieg okoliczności. Otóż został sprowokowany przez jakiegoś chłopaka, który bardzo źle się wyraził na temat jego rodziny. Dał mu wpysk, chłopak tak nieszczęśliwie upadł, że nie przeżył tego. No i Emmet trafił do domu poprawczego. Kiedy tam był, zmarł jego ojciec. Osierocił młodszego brata, natomiast ich matka uciekła od nich, kiedy byli jeszcze małymi chłopcami. Uciekła w poszukiwaniu prawdopodobnie lepszego życia. I Emmet wraca z domu poprawczego. Po odsłużeniu swojej kary musi zaopiekować się bratem. Musi sprzedać dom, który jest bardzo mocno zadłużony przez ojca. Ale chłopak ma plan na życie. On sobie wymyślił, co będzie robił. Postanowił solemnie, że na pewno już nie wkroczy nigdy na drogę przestępstwa, że nigdy już nie da się zamknąć, że będzie prowadził uczciwe życie. Bo on jest uczciwy, tak? Tak jak powiedziałam, to, że siedział w poprawczaku, było wynikiem nieszczęśliwego wypadku. I postanawia zabrać tego swojego młodszego braciszka, wyprowadzić się do Teksasu i tam zamieszkać. Natomiast młodszy brat ma zupełnie inne zapatrywania. On sobie wymarzył, że jak brat wróci, to wyruszą w poszukiwanie matki. Mają przypuszczenie, że ta matka mogła udać się do San Francisco. Dlatego też młodszy brat nalega, aby najpierw sprawdzili, czy matka tam nie mieszka, być może na nich czeka, być może już chciałaby się znowu z nimi zobaczyć. Ale ich plany krzyżuje pojawienie się dwóch innych chłopców, których Emmet poznał w domu poprawczym. Jest to Woolly oraz Duchess. Woolly to chłopak z bardzo zamożnej rodziny, z rodziny milionerów, który trafił do domu poprawczego, ponieważ był niedostosowany społecznie. Prawdopodobnie cierpiał na jakiś zespół
Aspergera, może jakiś autyzm. Nie jest to stwierdzone w tamtych czasach, w latach 50. O takich rzeczach jeszcze tak naprawdę psychiatria nie wiedziała. Natomiast Duchess pochodzi z rodziny cyrkowców, aktorów. Jego ojciec zarabiał na życie występując w różnych szemranych spelunkach, w cyrkach, w domach publicznych, wszędzie tam, gdzie mógł zarobić trochę grosza, no a Duchess mu zazwyczaj zawadzał. Natomiast chłopak zaznał dużo takiego rozrywkowego życia i takie życie mu imponuje. I oni namawiają Elmeta, żeby zanim uda się w swoich sprawach, czy to do Teksasu, czy do San Francisco, żeby najpierw zawiózł ich do Nowego Jorku, gdzie czeka wielka fortuna na Woolly'ego, który po ukończeniu pełnoletności miał dostać spadek po dziadku. I tak zaczyna się ogromna przygoda. Przygoda, która naprawdę Was wciągnie po same uszy i nie wypuści. Ja tę grubą książkę przeczytałam w jeden weekend. Naprawdę trudno mi było odłożyć ją choćby na chwilę. Musiałam jak najszybciej poznać zakończenie. A zakończenie, moi drodzy, to jak strzał w policzek. Naprawdę. Czegoś takiego się nie spodziewaliście. I oczywiście nie będę Wam nic więcej o nim mówiła, ale przygotujcie się na to, że będzie to coś, czego na pewno byście nie wymyślili. Także koniecznie czytajcie nową powieść Amora Tausa pod tytułem Lincoln Highway, ponieważ zrobicie sobie przede wszystkim ogromną przyjemność poznając tę powieść. Kolejna książka to także jest książka, w której maczałam swoje paluszki. Jest to Anna na tropie tygrysa, którą pokazywałam Wam też kiedyś w otwierankach. Jest to książka, którą objęłam patronatem. Tutaj z tyłu widać moje logo. I jest to książka dla dzieci, która, dodam, bardzo się podobała mojej 7-letniej siostrzenicy. Zatem książka ma potencjał także wśród dzieci, nie tylko wśród dorosłych. I jest to opowieść o dziewczynce, która marzy o tym, żeby przeżyć wielką przygodę, żeby pójść do lasu, spotkać dzikie zwierzęta, przekonać się, jak to jest, kiedy wielka przygoda nagle się dzieje i człowiek znajduje się w jej centrum. I rzeczywiście któregoś dnia, kiedy wraca z tatą do domu, zatrzymują się w korku, droga jest zablokowana, akurat droga prowadząca przez las, ponieważ z transportu uciekł tygrys, prawdziwy tygrys, który był tam gdzieś przewożony pomiędzy jakimiś ogrodami zoologicznymi prawdopodobnie. I dziewczynka, nudząc się w tym samochodzie i czekając na tatę, który rozmawia z innymi panami na drodze, postanawia zobaczyć, jak to jest w tym lesie. No i tutaj zaczyna się wielka, wielka przygoda, kiedy to Anna gubi drogę w lesie, szukają tata i tam napotykają ich różne perypetie, mniej lub bardziej przyjemne. Tutaj nie do końca jest przyjemnie, ale książka niesie też ze sobą przesłanie takie ekologiczne. Trochę tutaj mamy o kłusownikach, trochę o dzikich zwierzętach, które są bardzo źle traktowane przez ludzi. Także czytajcie, bardzo fajna książeczka, pięknie ilustrowana. Naprawdę jest taka bardzo, bardzo przyjemna. Nie tylko dla dzieci. Także ta książka jest polecana dla dzieci od 8 do 12 lat, ale i starsze, i młodsze również będą czerpały z niej radość i naukę. Książka kolejna, która dzieje się w Ameryce, to powieść W oddali Hernana Diaza z taką okładką. To książka, o której tak naprawdę niewiele widziałam, kiedy po nią sięgałam. Jakoś niedokładnie wczytywałam się w opisy. Jest tutaj, że dzieje się to w połowie XIX wieku. Szwedzki chłopak o imieniu Håkan wraz ze swoim bratem wyrusza do Ameryki. Cała rodzina się składa na to, żeby chłopcy mogli zakosztować lepszego życia, osiedlić się w tej ziemi obiecanej. Ale chłopcy w czasie podróży się rozdzielają, gubią się i Håkan, ten młodszy, ten mniej także rozgarnięty, mniej wiedzący o życiu, ledwie piśmienny, zostaje sam. Trafia nie do Nowego Jorku, tam gdzie początkowo zmierzali, lecz zupełnie na drugą stronę kontynentu, czyli w okolice Kalifornii. I tam akurat połowa XIX wieku, wiecie co się dzieje, gorączka złota. Trafia
w te miejsca, gdzie panuje gorączka złota, gdzie pojawiają się tabuny ludzi, wszyscy zdesperowani w poszukiwaniu swojego szczęścia, żyły złota, pieniędzy, samorodków, gdzie dzieje się tam bardzo, bardzo dużo złego, bardzo wiele niebezpieczeństw czyha na tego mężczyznę. I on zaczyna się oddalać od ludzi, coraz bardziej się ich boi. W ogóle ludzie też boją się jego, ponieważ on ma bardzo wysoką posturę. To wiecie, to jest taki wiking. Jest naprawdę przeogromny. Oprócz tego ubiera się w skóry upolowanych przez siebie zwierząt. Także wzbudza też grozę wśród innych. Ale ten chłopak ma wiele ukrytych talentów. Talentów, których doszukuje się pewien naukowiec, z którym Hokan przez pewien czas podróżuje. Powiem Wam, że bardzo mi się podobała ta powieść. Była dla mnie zaskoczeniem, bo nie miałam absolutnie żadnych oczekiwań, kiedy po nią sięgałam, ale okazało się, że tu jest bardzo dużo treści, że jest to bardzo fajnie, bardzo sprawnie opowiedziana historia. Historia, która wcale nie jest optymistyczna, ale która niesie bardzo, bardzo dużo wiedzy i przesłanie, że ludzie nie są dobrzy. Zostały mi jeszcze dwie książki i dwie dla młodszych czytelników. Jedna to powieść dla nastolatków, która bardzo mi się podobała. Sekretne życie Grety O. Autorem tej książki jest Kerry Fagan. Jest to książka o dwójce nastolatków. O chłopcu, który żyje w normalnej rodzinie, mama, tata, siostra i brat. Brat, który uciekł z domu, z którym nie ma kontaktu, który przysporzył im wszystkim bardzo wiele zmartwień, bardzo dużo zgryzot. Nie wiadomo, co z tym chłopcem się dzieje, czy on wróci, czy może już nigdy nie wróci. Ale cała rodzina stara się żyć w miarę normalnie. Stara się otrząsnąć z tej traumy, którą niedawno, parę miesięcy wcześniej przeżyła i wrócić na normalne tory. Ten chłopiec natomiast czuje się dość samotny. On nie ma zbyt wielu przyjaciół. W szkole z nikim się jakoś blisko nie koleguje i taki czuje się trochę odsunięty na bok. Ale pewnego dnia zaczyna w mieście, w różnych miejscach, znajdować takie bardzo ciekawe kolaże, takie karteczki robione przez kogoś ręcznie. Tutaj mamy kartkę z napisem: spotkałam w parku psa. Spojrzał na mnie brązowymi oczyma. Chyba mnie rozumiał. I to są takie kartki przekazujące jakieś pewne przesłania życiowe, pokazujące, że inni ludzie też mają głębokie przemyślenia, że być może ktoś inny też czuje się samotny. I ten chłopiec postanawia znaleźć te kartki, one są numerowane, chciałby znaleźć całą ich kolekcję. I rzeczywiście rozgląda się w różnych miejscach, gdzie one mogłyby być, aż któregoś dnia natyka się na dziewczynę na deskorolce, która te kartki podrzuca. Także czytajcie, nie jest to opowieść o miłości, to jest opowieść o samotności i szukaniu przyjaciela, o tym, jak się odnaleźć w swoim życiu, jak rozwiązywać swoje problemy, do kogo się zwracać z tymi problemami. Także Sekretne życie Grety O nie tylko dla nastolatków, na pewno nam dorosłym też się spodoba, ale jeżeli macie jakichś nastolatków, warto ją podrzucić. I mam ostatnią książkę dla dzieci, która również sprawiła mi ogromną przyjemność. Jest to książka Mysz Tymoteusz i Jeż Fryderyk na tropie złodziei obrazów. I zobaczcie ten obrazek, jak mysz i jeż zapierdzielają gdzieś na motorze. To jest książka o tym, jak któregoś dnia mysz podsłuchała ludzi rozmawiających w parku o tym, że chcieliby ukraść z muzeum obraz, wyciąć go z ram. I cała przerażona zwróciła się ze swoim problemem do napotkanego w parku jeża, który postanowił pomóc myszy rozwiązać tę zagadkę i zapobiec temu przestępstwu. I mamy tutaj, zobaczcie, też piękne ilustracje oraz dowiadujemy się czegoś, czego byśmy się nie spodziewali o takim zwykłym, zaspanym jeżu. Nie będę Wam zdradzała, bo to jest bardzo fajne, ale tutaj też chciałam zwrócić uwagę na te świetne ilustracje. I tutaj, jak zwrócicie
uwagę na ten róg, mamy książki stojące na regale. I te książki mają tytuły następujące. Oliwier Mysz, Trzej Myszkieterowie oraz Mysz i Małgorzata. Także w książce ukryte są także smaczki dla rodziców ją czytających z dziećmi. I co jeszcze mogę o niej powiedzieć? Jest to naprawdę super zabawa, taka kryminalna, detektywistyczna książka dla młodszych czytelników, która nie zanudzi również czytających rodziców. Także bardzo, bardzo Wam polecam. To wydało wydawnictwo Bosch i z tego, co mi się wydaje, zapowiadają się kolejne tomy przygód Myszy i Jeża. Dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam Was w przyszłym tygodniu, gdzie będę opowiadała o książkach z wydawnictwa Marginesy. Powiedzcie mi, zanim się rozłączycie, czy zainteresowałam Was którą z książek i kiedy zaczynacie czytać Lincoln Highway. Pozdrawiam Was najserdeczniej i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.